One Eternity Later. Ten dzień. Dzień nowego Xboxa. Xbox Series X. Okej, nie ma co przedłużać. Każda sekunda się liczy. Właśnie dostałem powiadomienie, że moje zamówienie jest gotowe do odbioru, a więc zaraz przyjadę z najnowszą konsolą Microsoftu Xbox Series X, baby. Chodźmy zobaczyć, jak to się prezentuje. Widzimy się już za chwilę. Moi mili, przed nami paczka demonstrzynów. Wyczekiwana. Mamy 50 twardów do odpakowania, ale to się nie da załatwić. Jak się za to zabrać? Konsola była zakupiona w Media Expert. We wrześniu. We wrześniu. Media Expert. Wytrzymało to na pewno. Dziwnie widzieć coś w realu, co... gdzieś na 50 tysiącach filmów. Tak. Śledziło się od... Nie, tu nie, ale tu masz jeszcze pobok. A, to jest już tego. To jest na test pozostałości po softem. Więcej plomb. Okej, okay. Także teraz mamy kolejne plomby.
które wygląda tak. I znajduje się ich chyba 4 z tego względu. Opowiem atmosferę jak na świętach. Które są teraz tak otwierane? Wiem, które są. Boję się powiedzieć. Skrzynia magiczna. W ten sposób otwieram pudełko. No i pierwszą tutaj zawartością jest gierka. Assassin's Revolver. Teraz takie pudełko. Na Series X, tu mamy naklejeczkę. Tak wygląda. Ale tym się zajmę później, chociaż nie tym się zajmę teraz, bo najlepszą kartą jest to. Ale faktycznie jest to gierka. Widzicie? 40. Widzę, że jest to Microsoft. Oh my god. Nie wierzę, że to się wierzę, że to małki. Ale papa. Dobra. Fajnie, fajnie. O, jakiś... Assassin's Creed Valhalla. Do. Najpierw zajmiemy się... Co ty? Co nie wiedziałam, że tu jesteś takiego. Wiem, że w życiu w ten sposób. Ale nie wiedziałam, że to, myślałam, że to jest tylko takie, wiesz, dodatkowe. Nie. Dobra, na początek to w ogóle zajmę się tak. O kurde. To mamy taką instrukcję. Podłączanie, baterie, pierwsze tam konfigurowanie, ale to jest niepotrzebne, ale wygląda fajnie. No komuś się może przyjść. Teraz mamy coś takiego. I teraz cięcie. I w tym małym pudełeczku, równie eleganckim, zgrabnym. Jest padzik? Jest padzik. Najpierw kabelek HDMI. Ten fajny. 2.1 Ultra High Speed Super Duper. I ładnie podobnie zwinięty zasilacz. Tak. Na kabelku mamy napisane. Ze standardowym wejściem. To, co ma mieć napisane. Nie tak jak. Konkurencji, że nie wiadomo jaki to kabel. Także kabel bardzo fajny. Wtyczka standardowa. Tu mamy zasilanie kabel. Już pokazywałam. Okay. Instrukcja. Instrukcja, ale to jest bardzo niepotrzebne. Dobrze, że jest. Bardzo niepotrzebne. To jest dla mnie doświadczenie bardzo takie emocjonalne. Ale już tutaj. Pudełeczko funkcjonuje. Oh my god! Ej, serio, ładny. Taki matowy, ale taki miło matowy dla oka. No wiesz. Jaki czap. Jest dużo mniejszy. Tak? No trochę. Jest mniejszy i szczególnie gripy są dużo bardziej takie no, jest ściągnięte, wyprofilowane, bo dużo inaczej leży. Jak oni szczególnie mówią. Tak. Moje dłonie do porównania nie jest przede wszystkim krótsze. W szerokość może troszeczkę. Ale zobacz, samo tu jest, nie? Przecież to jest tak. Ten plastik, bo to jest takie wow. Ale podoba mi się to z tyłu tutaj. No. Ta siataczka. Zupełnie co innego. Znaczy na pierwszy rzut oka się wydają podobne, ale. To wydają, jest... ale jak się weźmie do ręki, to jest zupełnie co innego. Starczy oko. Widać, najbardziej to widać właśnie na tych grypach, że są dużo mniejsze. Mamy tu jeszcze baterię. Zostawię. Energizer. Teraz jedziemy z głównym prezencikiem. Mam nadzieję, że nie wywala tego. No. Trzymaj się w tym oko. Tu jest góra. Gdzieś wyczułeś? Zaufajcie, nie wiem gdzie to góra. Czy tak rwiasz? Co można powiedzieć, to można powiedzieć, ale... Zapakowanie konsoli jest dla takich maniaków, to jest coś po prostu maniaka. No to jest bardzo ciemno. Ale serio, tak jest ciemno, fajnie jest czarno. Weźmiesz ten?
Ale ile? Ale mały, nie? No, jest mniejszy niż myślałam. Ale no, to taki mały się wydaje. Nie, to się wydaje okej. Okay. Ale on tak sposób na łapy, że to będzie nic straszne. A to co może ja? Tylko nie to. Kurde, jakie to jest ciężkie. Nie, ja się boję, że ciężkie jest. Co? Że znika. Bo to jest taki materiał, nie ma sposób. Ale podstawka jest bardzo, widzę, że też solidna. I teraz zobaczymy sobie porównanie do innych konsol. W pierwszej kolejności Xbox Series XD. Także można zobaczyć, że one są ciut mniejsze jest XD. Ale tak polecam, bardzo dobra konsola. Wcale jej nie zrobiłem tak z kartonu w czasie oczekiwania. Tutaj mamy Xboxa 360 i wysokościowo jest wyższy od dysk, czyli bez dysku będzie taki sam. Dawno nie odpinałem. Także tak wygląda sytuacja przy 360. Nie ma co go tam obkręcać, bo on jest z każdej strony jakby takie same wymiary, więc to będzie podobnie. I następnie mamy PlayStation 2, czyli jeszcze jedną generację do tyłu. I tu jest ciekawa sprawa, bo one są identyko, w sensie w wysokości. To się prezentuje. I z tyłu mamy wejście na kartę, tą expansion Seagate na 1 TB, HDMI, internet, zasilanie i 2 USB.